Księga Amosa 5:4. Tak, bowiem mówi Pan do domu Izraela. Szukajcie mnie, a będziecie żyć. Księga Amosa 5:4. Czy istnieje życie przed śmiercią? Wielu ludzi zadaje pytanie, czy jest życie po śmierci. Inni rozpaczliwie szukają sensu swojego życia, zanim się ono zakończy. Autor tekstów i piosenek Wolf Biermann urodził się w Hamburgu w 1936 roku. Wierzył, że w NRD będzie mógł realizować swoje komunistyczne ideały. Dlatego w 1953 roku, po opuszczeniu szkoły w wieku 17 lat, przeprowadził się z Niemiec Zachodnich do Niemiec Wschodnich. Tam jego występy zostały zakazane w 1965 roku. Biermann wyraził kiedyś swoje myśli na temat naszego pytania w ten sposób. To nie może być wszystko. Musi być coś więcej. Nie, w życiu musi być jeszcze życie. Biblia opowiada o królu, który równie mocno przejmował się sensem życia. Był to Salomon, który w zaawansowanym wieku napisał księgę Eklezjastesa, nazywaną też księgą kaznodziei albo księgą Koheleta. Mądry, odnoszący sukcesy i bogaty władca, wykorzystał wszystkie możliwości, aby być szczęśliwym. Inwestował w imponujące nieruchomości, zakładał malownicze parki z nowatorskim nawadnianiem, powiększał służbę i majątek, czerpał zyski z danin z innych krajów, promował muzykę i żenił się z licznymi kobietami, o czym składa nam świadectwo Kaznodziei, drugi rozdział, 1 do 12 wersetu. Ostatecznie Salomon był rozczarowany i zawiedziony, że nic z tego nie uczyniło jego życia wartym przeżycia. Salomon uświadomił sobie zdumiewającą rzecz. Wysłuchaj podsumowania wszystkiego. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, ponieważ to jest cały obowiązek człowieka. Tak mówi Kaznodziei 12:13. Jakie są Twoje cele w życiu? W czym szukasz spełnienia i szczęścia? Bóg Biblii zaprasza Cię do poszukiwania i znalezienia z Nim sensu Twojego życia. Mówi: nakłońcie swego ucha i przyjdźcie do mnie, słuchajcie, a wasza dusza będzie żyć. Tak mówi w księdze Izajasza 55:3. To jest to, co się liczy i dlatego warto żyć. Mamy żyć z Bogiem. Wtedy naprawdę żyjemy przed śmiercią, a potem żyć będziemy również po śmierci przez całą wieczność z Bogiem. Księga Amosa 5:4, tak bowiem mówi Pan do domu Izraela, szukajcie mnie, a będziecie żyć.